No witam gryfnie to za zio. I tak mi się wspomniało te roski, wiecie. Biedne ludzie, chudobne, zabrane, bogate. I ojciec, bogocz taki, pierunem zabrany, hop, wziął swojego synka na taką dłuższą rajza, co by mu pokazać, jak żyją chudobne ludzie sam u nas. Pojechali Kasik na wieś, mieszkali pora dni w takich richtych, biednych chałupie. Przez te 3-4 dni przetrowili tam. No i wracałem się nazad. Ten ojciec w autoku do noi synek, jak ci się ta rajza podoba? No gryfno, pierunem pouczająco, ojciec jest ta rajza. No i co, kapnułeś się, jak żyją biedne ludzie, chudobne, a jak bogate. Ja, ojciec, pierunem, że to widział. Bo widzisz, ojciec, to było tak. My tam przyszli do nich, oni sami ważą sobie jedzenie. My mamy służących, którzy nam ważą. Oni się ważą sami. My mamy basen do połowy naszej parceli. A oni mają taką bystrzynę na rzekach, której ostatka blank nie widać. My mamy takie elektryczne światło, takie żarówki specjalne kupowane na zachodzie, jakieś drogie. A oni siedzą pod gwiazdami i całe niebo im w nocy świeci. My mamy taką działkę, ogrodzoną, fajną, gryfną działkę, a oni mają przestrzeń taką, że hań tam nie widać, kaj to się kończy. My mamy ogrodzone murem te nasze posiadło, a oni mają sąsiadów, którzy im wahują, żeby im tam żaden nie wlozł w szkoda i nie zrobił czego złego. My mamy jednego maluśkiego psioka, a oni mają 4 psioki. I ojciec tak sucho go do, no ale coś ty mi chciał powiedzieć. Widzisz, ojciec, endlich wiem, jakie my są biedne ludzie. Święta, święta, gody. Mocka się pisze, mocka się w obrosku ogląda w tym internecie dioseckim. A ja chciał troszkę inaczej, żeby to było nie tak ganz poważne, tak to wszyscy robią, takie cukrowane obrazki. I mi się wspomniało tu, jak taki starzyk, już pierunem zwiekowany, hop, ze starku powili, siedli se pod chojną, starzyk se tam coś szlukał, jakiś tyj na reumatyzm. Starka tam mamlała, roztomajte maszkyty spod choinki. No i zaczęła się ta kogotka. Ten starzy go dowiesz, mamy już tyle, ale nie wiadomo, czy jeszcze dociągniemy do przyszłego Bożego Narodzenia, do przyszłych godów. I ja bym się chciał o ciebie zapytać, czyś ty mnie kiedyś w życiu zdradziła? Przestań, stary, wymamlała starka, ciechy czuło teraz przy wilii, będziesz mi takie głupoty łosła. Ale wiesz, no to jest, nie wiemy, nie czujemy, czy ściągniemy, dociągniemy do tych przyszłych godów. Ty ja ino chciał się z ciebie zapytać, no nie będę ci larma robił, ino mi to rozpowie. No dobra, zdradziła cię. Starzyk tak się szluknął, no ale to tak wiele razy. Opie, przestań tu bamuncić wiele razy, zdradziła cię. No ale wiesz, tak z ciekawości, ja się niby da przestać już o to ciepło, bo to wie. To było 3 razy. Jak to było 3 razy? No 3 razy. Pamiętasz, jak my się pobrali, chciałeś mieć pomieszkanie, łaziłeś po tych spółdzielniach mieszkaniowych, po magistratach i nic ci się nie udało. Ja poszła do magistratu, taki młody beamter tam był. No i to był ten pierwszy raz. No ja, wiesz, to ci niby da przeciepową, no bo to było mieszkanie dla nas, dla całej familii. No a ten drugi raz, wiesz, ten drugi raz chciałeś do banku, chciałeś borgnąć jakieś pieniądze,
większe nie chcieli ci dać, bo miał za mały gehalt. No to ją poszła do tego prezesa tego banku, no i to był ten drugi raz. Ja, dobra, nie będę ci przeciepową, to był ten drugi raz. To były pieniądze na nasze wywczasy, kaj za granicą. No, pasuje. No a ten trzeci raz, już nie chciałaby o tym godać. Ale godę, jak już zaczęła to dnie. To ten trzeci raz było tak. Wywelowali cię na rajce miejskiego. I ty chciał przecisnąć bez rada miejsko taką swoja uchwała. I brakło ci 15 głosów. Ale nie skorzy, już na odwieczerz legli się na prykolu. Ta starka jeszcze mamlo, starzyk już zaczyna drzymać. I ta starka wierci się na lewo, na prawo, tu go kaś hajo po głowie tamtego. No nie trzymała go do sobie stary, ja ci powiedziała, kiedyś cię zdradziła, ale jakbyś ty mi teraz tak powiedział przy tej wili, bo to jednak jest takie święto, że to tam nie pamięta się o grzechach, nie idzie się gorszyć. Czyś ty mnie zdradził? Przestań, babu, tam pogodali mi. Ale wiesz, jakbyś tak roz mi powiedział, ty. No dobra. Rożek cię zdradził we sanatorium, jak rzekł był. Deczko cicho, naroz, jak ta baba się nie odwinie, jak nie strzeli go w bezpysk. Widzisz ty, giździe stopieruński, nie przydałoby się to teroski. Ten jeden roz. No, a ja teroski przy tych godach chciałbym winszować, nie tak jak wszystkie winszują, chciałbym winszować wam, co by te święta były. We spokoju, we cichości, żebyście się wszyscy wzajem przoli, żebyście się nie przejedli, a trzymali się i myśleli o tym, jak dotrzymać do przyszłych świąt, do następnych godów, żeby my w tym samym komplecie trafili się zaś za rok.